Pod koniec ubiegłego roku w Pietrowicach Wielkich oddano do użytku wieżę widokową. Miejsce to cieszy się tak dużą popularnością, że władze gminy zdecydowały pójść o krok dalej i zagospodarować plac przy wieży, aby stał się on miejscem wypoczynku. Przypomnijmy, że wieża widokowa powstała w ramach projektu pod tytułem Szlakiem Wież i Platform Widokowych Euroregionu Silesia. Miejsce pod budowę wieży w Pietrowicach wyznaczono tuż przy XVII-wiecznym kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Bardzo fajna infrastruktura tutaj jest, no myślę, dosyć wysokie miejsce i myśleliśmy, żeby to uatrakcyjnić tutaj, to pomysł było, żeby wybudować taką wieżę widokową, która no jakby piękno krajobrazu, nie tylko gminy, ale myślę Płaskowyżu Głubczyckiego, na którym gmina Pietrowice się generalnie znajduje, no piękno naszych pól. Po prostu, bo rolnicy mają tutaj bardzo wysoką kulturę rolniczą, więc myślę, że jest tutaj dużo, sporo atrakcji, no i przede wszystkim no, bycie z przyrodą, bo to, co się tu kiedyś zaczęło, czyli posadzenie tutaj tych drzew, ma też ogromne znaczenie i dla nas samych, ale także i dla ptaków i myślę dla zwierząt, bo jest to taka ostoja wśród pól. Inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Niezależnie od pogody wieża jest często odwiedzana przez turystów. Ludzi zwiedzających nie brakuje ze względu na Święty Krzyż, który jest naprawdę odwiedzany. Tu odbywają się co roku dwa odpusty, więc masa ludzi tutaj zawsze zjeżdża, wiernych, nie tylko po prostu nas tutaj, rodowitych mieszkańców gminy Pietrowice Wielkie, ale są byli mieszkańcy, którzy przyjeżdżają z dalekich zakątków, gdzie się wyprowadzili z Niemiec, czy nasi tutaj sąsiedzi, partnerzy czescy. Aby wejść na 22-metrową wieżę, trzeba pokonać 100 stopni, ale warto to zrobić, bo z góry krajobraz Pietrowic robi ogromne wrażenie, a będzie tu jeszcze ciekawiej. Chcemy pokazać z każdej strony wieży, na cztery strony, co można zobaczyć i gdzie są jakieś zlokalizowane ciekawe rzeczy w obrębie tej wieży, co jest jakby dostrzegalne. No chcemy też tam zainstalować taką lunetę, żeby ludzie mogli popatrzeć. No i to myślę, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, czy zainteresować ich do zwiedzania innych, ciekawszych miejsc. Ponadto władze gminy chcą zagospodarować otoczenie wieży tak, aby turyści mogli zatrzymać się tu na chwilę dłużej. Chcemy tu uatrakcyjnić to, złożyliśmy wniosek na taką małą tężnię. Myślę, bardzo rzecz poszukiwana, szczególnie dla ludzi po prostu, którzy nie muszą jechać daleko, żeby po prostu nawdychać jodu, więc chcemy tu taką tężnię zrobić. Myślę, że to będzie takie uatrakcyjnienie tego miejsca. Jest tu cisza, jest tu spokój, można posłuchać, jak pięknie śpiewają ptaki, a posiedzieć jeszcze i nawdychać się po prostu no, potrzebnego jodu dla organizmu, to będzie też piękne przedsięwzięcie. Zrobimy tu też taką małą jeszcze infrastrukturę. Myślimy tu kiedyś w przyszłości o takiej małej gastronomii, bo myślę, że turystyka po terenie naszej gminy się wspaniale rozwija, więc takie miejsca nam są potrzebne, żeby jakby tych ludzi zaznajomić z gminą i z tym, co gmina realizuje, a przy okazji no, mogli tutaj naprawdę wspaniale wypocząć. Gmina złożyła już wniosek o dofinansowanie, dzięki któremu najprawdopodobniej uda się pozyskać środki na realizację tych planów. A zgodnie z zapowiedzią wójta, tężnia może zostać oddana do użytku już w przyszłym roku.